Dzień dobry, dzisiaj wspólnie z Tatianą przeprowadzimy wywiad z Olą z 7B. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jak się nazywa dyscyplina sportu, którą uprawiasz? Dyscyplina, którą uprawiam, to jest speed rower. Na czym polega speed rower? Ta kategoria sportu polega na ściganiu się na rowerach i jeżdżeniu w sumie na specjalnym torze w kółko. To jest zwykły rower, czy to jest jakiś specjalny rower do ścigania się? Rower jest, różni się od normalnego roweru, ponieważ tutaj, jak widać, ma zakrzywioną kierownicę do środka. Nie ma ani hamulców, ani przerzutek oraz jest dostosowany pod mój wzrost i ma także inne pedały, bo jest naklejony papier ścierny, przez co moja noga się nie ślizga podczas pedałowania. Mój ubiór wygląda następująco. Mam na sobie rękawiczki, żeby nic mi się nie stało w palce ani w dłonie. Nie mam aktualnie na sobie, ale mamy buty przystosowane do tego sportu, czyli najczęściej to są halówki, takie jak w piłce nożnej. Mamy także, nie mam akurat na sobie, ale spodnie z takimi ochraniaczami miękkimi, że w razie czego też się nic nie stało, ale mogą być leginsy. Mam dłuższą bluzkę, akurat teraz mam kadry na sobie. No i ona też musi być długa, żebyśmy się nie poobdzierali w żaden sposób. Mam na sobie też kask, no, który musi być na rowerze, no bo w razie upadku. I w sumie to chyba tyle. Możesz nam zademonstrować może jak jeździsz na tym rowerze? Oczywiście. A więc, na miejsca, gotów, start! Brawo! A skoro tak mogę zapytać, to ile par butów już wyrzuciłaś przez te wszystkie lata? W sumie w 6 latach jeździłam chyba w 3 parach i tak co 2 lata się bardzo niszczą od tego hamowania. Bo jak wspominałam już wcześniej, nie ma tutaj hamulców, więc trzeba nogami hamować. O, super, dobrze ci idzie. Na tym rowerze ile ma kilometrów? Ile on maksymalnie pojedzie na godzinę? Rower, nie jestem pewna, chociaż jeździmy dosyć szybko i zależy od kategorii, na ile kółek pojedziemy. Ja jeżdżę w kategorii młodzik oraz kobieta, gdzie jeździmy na 4 kółka, lecz młodsze osoby jeżdżą tak na 3-2. A co to są te kategorie? Kategorie to są według wieku. Ja jeżdżę w kategorii młodzik, to jest do 14 lat. Jest kategoria U6, żaki, to jest do 6 lat. Potem jest U8, żaki, do 8 lat. U10 do 10 lat. U12 do 12 lat. Jak ja młodzik, czyli U14 do 14 lat. Potem są kadeci, czyli trochę wyżej, do 16. Juniorzy są do 19. I potem seniorzy są od 20 do w górę i potem są weterani koło 40 lat. A co to są właśnie te kółka? Bo mówiłaś, że młodzi jeżdżą, to starsi na 2-3 kółkach, ty jeździsz na 4? To są okrążenia, które pokonuje jeżdżąc właśnie. Od startu mamy specjalny tor, żeby jeździć i jeździmy dookoła. A są na nim jakieś przeszkody? Czy prosta trasa? Nie, są 2 zakręty tylko, jest 2 proste. Co jest twoje osiągnięcia w tym sporcie? Myślę, że największym osiągnięciem jest reprezentacja polskiej kadry oraz wygranie dużo zawodów drużynowych. Na przykład kobiet, tutaj mam 3 miejsce. Możesz albo nam to pokazać? Młodzików, tutaj mam 1 miejsce. Także w juniorach dużo wygrywałam i w żakach, w tamtym roku albo 2 lata temu, tutaj mam brązowy medal i tutaj chyba za wygranie ligi jakby 3 miejsca w żakach. Jak w ogóle trenujesz ten speed rower? Tak, trenuję około 6 lat, ale od 5 zaczęłam jeździć tak bardziej na zawody. A jak się zaczęła twoja przygoda z tym? Czyli jakoś ktoś cię zachęcił, czy...? Moja przygoda się zaczęła od tego, że mój chrzestny jeździł kiedyś na speed rowerze i mój dziadek też się dużo na tym zna, więc pewnego dnia, jak schodziliśmy z meczu żużlowego, spotkaliśmy, że obok jest tor i są nad nimi zawody i tam trener mnie zaprosił do tego, żebym wystartowała w nich. No i jakoś od tego załapałam na tym zajawkę i do teraz jeżdżę.
Jak wygląda ten trening, ile trwa i co na nim jest? Treningi odbywają się w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17 najmłodsi, a o godzinie 18 trochę starsi. Zaczynamy trening od własnej rozgrzewki, czyli rozgrzewamy nasze ciało. Potem wchodzimy na rower i około 10 minut jeździmy po prostu powoli. Potem mamy piramidkę, czyli ona polega na jeżdżeniu jednego kółka szybko, drugiego wolno, potem znowu dwa szybko, dwa wolno, trzy szybko, trzy wolno, aż do czterech. Potem mamy chwilę odpoczynku i na samym końcu trenujemy starty oraz ścigamy się, w zależności czy mamy zawody, jeździmy na dwa kółka, ewentualnie, że mamy jakiś mega mocny trening, no to na cztery. W treningach przygotowuję się do Mistrzostw Europy i także mam na kadrze, jadę na treningi tam trenować, bo w tym roku w Toruniu odbędą się Mistrzostwa Europy pod koniec lipca.